tak wygląda ogólnie czatowanie. Jestem u mnie w ogrodzie. Czyli jesteśmy u mnie w ogrodzie. W rękach jest Z9 z bezprzewodowym transmitterem. Udało mi się to jakoś zmusić do tego, żeby był obraz tutaj online przez MacBooka, żeby mógł wszedł taki live, i to jest taki live testowy. Złości natury wróble nie dopisały. Coś im się nie podoba. Mikrofon umieściłem koło ich karmnika, może dlatego. Są takie nieufne, bo jest nowa rzecz się pojawiła. Może mikrofon odstrasza. Tak to bierze i wygląda. Co poradzić? Tak to czasem bywa, że nam zwierzyna nie dopisze. Tutaj. Pokażę wam jeszcze raz budki. To jest budka numer 1. To mam dwie takie otwarte. Tu jest budka numer 3. Do tej już przymiarki robią wróble. I tutaj mam jeszcze jedną budkę. Mam nadzieję, że coś w nich zamieszka. Co się będzie działo? Tutaj jest mój staw, o, w którym biorą prysznic i kąpiele przeróżne, zwierzaki. Tutaj mam karmnik. A tutaj mam moją jaskinię. Tam miałem siedzieć. Jakże montował ten sprzęt, to było trochę wróbli, ale niestety za słaby zasięg tam był i transmisja była za mała. Jakbym się tutaj przyniósł z tymi gratami, to ptaki przestały dopisywać. Może ktoś to ogląda ze mną, może nie. Trudno, robimy testa. Potem może będą jakieś bardziej ambitne miejscówy, jak już się to przetestuje. Może się uda coś porobić. Najważniejsze, że się udaje tutaj o obraz z kamery przerzucić. To w sumie jest najważniejsze, że się projekt udał. Dźwięk też. Jeden mikrofon mam w koło karmików i być może to trochę odstrasza ptaki, bo niezwyczajne. Ale ostatnio jak tutaj siedziałem, nie wiem, ze 3 dni temu, to nagle usłyszałem takie uderzenie. Zdążyłem się rozkładać z aparatem i nie wiedziałem, co to za ptak, bo tylko zacząłem skrzydła i mój pies do niego wziął i ruszył, ale ptak uciekł. Potem była druga akcja, drugi raz i z tego co zdążyłem zauważyć, jak tak śmignął, to jaszczą po prostu tutaj przypolował na wróble. No nie wpadł tutaj w te krzaki, co wam pokażę jeszcze raz tą kamerą. Tutaj wpadł tam w te krzaki i tam aż do środka. Potem jeszcze raz odleciał, przyleciał i usiadł tutaj z boku na gałęzi. Usiadł i mu tak w plecy, zdjęcie zrobiłem pleców, bo był bardzo zamaskowany. Potem może dziś wrzucę to zdjęcie, nie jest udane, ale wydawało mi się po umaszczeniu, że to jaszczem taką akcję zrobił. To było takie, wiecie, i uderzenie. Zachód słońca. Normalnie o tej godzinie tutaj buszowały zawsze te zwierzaki. Dzisiaj coś nie bardzo mają ochotę. Mogłem sobie już statyw tutaj, o, jakiś obraz już zrobić. O, znowu się zlatują. Może się coś uda podziałać ciekawego. Latają mi po tych krzakach tylko i nic więcej, nic poza tym. Ale w sumie nawet te coś przestały latać. Gołębi nie ma. Sikorka na drutach. Nie wiem, czy mi się uda tutaj wyostrzyć. Ale uciekła. Niewygodnie. Boję się o kable trochę. Niebawem będę musiał kończyć, bo się prąd kończy w niektórych sprzętach. Tutaj jeszcze trochę jest, do sporo. Połowa baterii w nadajniku. Wyostrz, czego nie chcesz wyostrzyć. A,
ograniczenie włączyłem? A, przełączyłem na ograniczenie. Nie no, co tym włączyłem? Full jest. Aha, to mam włączone. To jest ograniczenie chyba na 30 metrów ustawione. Teraz damy radę. Srokowate. Żadna wybitna zwierzyna. Coś dzisiaj nie będzie za dużego sukcesu na ten premierowy testowy live polowania na ptaki. Ale i tak czasami bywa. Nie ma co się zrażać na wylatanie. Gdzie się to pochowało? To się bardzo spokojnie zrobiło. Tutaj zazwyczaj mam straszny ruch na tym moim ogrodzie. Ani mew, ani innych ptaków, ani gołębi. Tu gołębie nocują. Mają takie stare budynki, ale tutaj nic nie widzę. Jakaś cisza przed burzą. Jeszcze tak pusto na ogrodzie moim nie było, powiem wam. Od wiosny. Żadnego ptaka przy karmniku. Nie za bardzo coś mi się to widzi. Pusto. Tutaj to normalnie powinno być kilkadziesiąt wróbli się kąpać, tam się w piasku bawią, tam w rogu, tu się kąpią, zazwyczaj na tym tutaj łuku się kąpią, jak ja tu siedzę, to od tamtej strony buszują. No i przy karmniku jest ich pełno. A teraz pusto, straszne pustki są. Może tylko, że tu jaszczą zaczął przylatywać, no ale dziwne, no. Ja go tutaj nie zobaczę, łobuza. Irlandia Północna jest dosyć ciemno. Tak byśmy robili zdjęcia normalnie, że mamy 3200 na takie małe ptaki, żeby uchwycić je w miejscu, a nie poruszone, no to ISO mamy 25600. To już odpadają takie parametry. Żeby były sensowne parametry, to muszę zejść na 640, jedna 640, żeby było 9000 ISO i to już są hardkorowe ustawienia. Ale taka pora roku i taka pora dnia jest już, że jest troszkę tak kiepskawo. O, lajka dostałem, Siemka, dzięki, taki live trochę bezproduktywny, bo taki nie dopisały. O, zlatują się z powrotem. Jakbym się już rozłożył ze sprzętem, to mi się taki zmyły. A nie wiem czemu, zawsze jest ich tutaj dużo, ale może się udać, żeby jakaś jeszcze akcja była. To jest taki testowy live, żeby po prostu wziąć i przetestować bezprzewodowe transmisję z aparatu i czy to ma sens, bo jakby miał sens, to będzie można potestować, bo ja mam Z9 tutaj do testowania, Z6, a znajomy ma na przykład Canona R6, też z takim szkłem. To jest akurat Sigma 150-600 i można sobie takiego live'a zrobić i porównać. Już się zlatują sępy, głodomory, o. Ale coś są mało ufne dzisiaj. Nie wiem, czy to zasługa jakiegoś jastrzębia, czy tutaj był, czy o co chodzi. Nie mam pojęcia. Jest bardzo cicho, wiatr ustał. Jest mikrofon.
przy karmniku, więc powinniście słyszeć. Taki rudzik przyleciał, mój ulubiony kolega, koleżka. Tutaj jak robię jakieś modyfikacje, to on przylatuje. Oglądam się, śmieję, że przylatuje zrobić mi odbiór. O, tam już będzie ciemno, już uciekł. No chodź tutaj, chodź. Gdzieś ty poleciał. Światło mi wpada w okulary, akurat mam pod słońce i mnie rajzi. Nie za ciekawie to wygląda. O, będzie fajne zdjęcie. Chodź, przypozuj. No. Ej, aparat, nie pomagasz. Z ziemi jest podłogi. Ziarka co pospadały. Gdzieś poleciał. Sympatyczne ptaszki. Nie boją się. Dosyć łatwo się oswajają. Tak się mówi, są dosyć odważne dla ziarek, zrobią bardzo dużo. Nie boją się ludzi. Tym bardziej w parkach, jak są przyzwyczajone do dokarmiania. Tym bardziej tutaj w UK tak zwanym. No, ludzie chętnie dokarmiają te ptaki. O. Zbliżają się tutaj. Bardzo złe warunki oświetleniowe. Mamy. Aż przyleciał. Już jeden zacznie, to i reszta będzie. Gdzie żeście były tyle czasu? Postaram się później coś jeszcze wykombinować. No a do... O! Coś może się uda, jak w locie są. Coś się udało. Zobaczmy. Rozmazane. Za wolny czas. 1.640. Ale nie chcę mieć zrujnowanego ISO. Spróbujemy podciągnąć trochę na 1500. Będzie mało. 2,5 musi być. Ale to jest masakra ISO. Ale zobaczymy, czy się uda zamrozić obraz tutaj. Już jest ciemno. U mnie dosyć blisko bieguna, to już ten jest. Światło już jest słabe. U mnie tak jest tutaj cały czas, że jest taki ruch. Się pochowały. O. Teraz przeatakują. Pójdą. Będę pomału kończył. Potem sobie tą transmisję zobaczyć, czy ją bardzo zrywało, czy nie. Ach, te są wysokie. Zdjęcia raczej nie będą pokazowe tak za bardzo. Jakoś tam się zapuścić na to zdjęcie. Jest tu za mało światła. Sikorka. Wróble przegoniły sikorkę.
czy mikrofony działają? Jeszcze działają mikrofony. Słabo te ptaki słychać. Nie wiem, którą oni mają tom. Oni tą drugą chyba jest, więc B muszę wziąć. Podgłośnić. O, teraz może będzie. Raz. Troszkę może cicho jest. Raz. Słabo z kilobajtami tutaj idzie. Widzę. Pewnie zrywa połączenie. Cigorka. Elegancko. Stanęłabyś gdzieś łobuziaro z dala od karewnika.
spłochać był przez chwilę. Pies do mnie przyszły. Tak, też cię kocham, tak. Ciebie też kocham. Live robię, no. Dobra, będę kończył tego live'a. Bo już i tak jest za ciemno, żeby cokolwiek sensownego zrobić. I są 20 tysięcy. Zobaczcie. Przy 2000. Przy 1-2000 to już takie ISO tutaj mam. Się nie opłaca siedzieć, jak to się mówi. Nic sensownego nie będzie tutaj. Więc tak to bierze i wygląda. Dziękuję tym, co byli, tym, co nie byli. Czy co później zobaczę. Taki testowy live był. Dosyć się udał, sprzęt przetestowałem ogólnie. O, idzie do naładowania. Coś z tego być może da radę porobić. Jakieś testy w czasie rzeczywistym aparatów. Tutaj akurat idę z GSM, ale jakoś się może to lepiej uda zrobić. Jakiś internet na podwórko, żeby był lepszy. Siedzi tam mowa, to są takie kombinacje trochę, bo obraz idzie przez Wi-Fi na laptopa, a laptop jest przez GSM zasilany Wi-Fi i przez telefon, tablet. Jakoś tak nie ma takiego łącza, jakbym chciał. Ale jakoś tak da radę. Także tyle. Trzymajcie się. Kończę tę nierówną walkę. Do usłyszenia.